Od kilku lat utworzony jest właśnie telefon, polski telefon na życzliwości. Mam przyjemność jeszcze od siedziby na ulicy Nysy Łużyckiej przebywać na dyżurach. W poprzednim miejscu, w którym byliśmy, to już telefon działał i ja też już tam byłem. I muszę powiedzieć, że no różne zapytania, bardzo różne, bo przykładowo różni ludzie dzwonią i ludzie starsi, i ludzie młodsi, bo przykładowo są za granicą, gdy była pandemia, która ograniczyła nas we wszystkim, no to też nie mogli się skontaktować ze swoimi na przykład rodzicami, czy z sąsiadami, czy ze znajomymi i dzwonili do nas w jakimś stopniu, żeby ustalić, czy są zdrowi, czy wszystko w porządku, czy coś się dzieje. Różnie ludzie reagują też na to, co im mamy do powiedzenia. Największym takim zamiarem od samego początku było, żeby utworzyć ten telefon życzliwości, żeby stworzyć wsparcie dla środowiska senioralnego. Obserwuję, że od roku mniej więcej, w zasadzie od tej nowej siedziby, bardzo się to rozszerzyło i jak gdyby same telefony również nie dotyczą jakichś problemów typowych, jakichś zmartwień czy porady, żeby ukierunkować w zachowaniu, dlatego nie robiliśmy takich tematycznych dyżurów, gdzie może udzielić informacji, ale jestem zwolenniczką udzielania informacji przez profesjonalistów, lekarzy, psychologów, prawników i jak najbardziej mamy zestawy informacyjne i odsyłamy, podajemy telefony, podajemy godziny nieodpłatnej takiej pomocy prawnej, psychologicznej, która jest w Opolu. I z kolei podajemy, jakie możliwości porady można u nas bez problemu uzyskać, co u nas można załatwić i częściowo, coraz częściej robi się to taka forma porady informacyjnej, ale również poprzez ten styl, że wsparcie i jak gdyby życzliwość dla kogoś zachęcamy do uczestniczenia w różnych imprezach, różnych formach wypoczynku bądź wykładów, różnych prelekcji. W tych popołudniowych godzinach też często ludzie dzwonią o swoich takich normalnych, codziennych problemach porozmawiać. I często jest tak, że ktoś zachoruje, że nawet ma problem z wyprowadzeniem psa albo zrobieniem jakichś podstawowych zakupów. Też staramy się w tych sprawach pomagać. Nasz wolontariat prężnie działający też tutaj pomaga. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Pani kierownik nasza kochana, która po prostu człowiek orkiestra, nie ma rzeczy niemożliwych. Każdy gdzieś swoją cegiełkę w tym centrum ma i tutaj po prostu staramy się jak najwięcej takich działań skierować do seniorów, aby oni byli szczęśliwi i po prostu ich dzień na emeryturze wyglądał jako taki fajny dzień, a nie jakieś takie po prostu nudy. Oprócz telefonu, który jest w godzinach od 12 do 17 we wtorki i czwartki, również zapraszamy na rozmowę do nas, jeżeli ktoś ma złożone problemy, nie ma przykładowo maila, nie można do niego wysłać pewne materiały i chętnie chce z nami porozmawiać, zapraszamy tutaj najczęściej z kolegą Tomkiem, prowadzimy te dyżury. No i ten telefon jest pod tym względem niezbędny, że praktycznie wszystko można przez niego załatwić. Seniorzy mają okazję wspólnie z wami też spędzać czas. Jaki ten koniec wakacji, ta ostatnia dekada, czym będzie wypełniona, jeśli chodzi o te propozycje dla seniorów? Propozycje są co tygodniowe i zmieniamy formy, rozszerzamy. Od przykładowo już podajemy, że od września w zapowiedziach od września będą wprowadzane różne formy dodatkowego ruchu. Na przykład wiem, że jest klub stylu życia, który wprowadzi zajęcia i formę wypożyczania sprzętu Nordic Walking. Dotychczas nie mieliśmy tego. Będziemy też tak zwane mieć tańce, salsy różnych latynoamerykańskich, solo. Także same praktycznie atrakcyjne rzeczy, które nie będę zdradzać, bo to jest forma też takiego dofinansowania przez Urząd Miasta i będzie to dużą niespodzianką i radością dla seniorów. Tutaj my się staramy zawsze z Grażynką prężnie działać, odbierać go, informować, rozmawiać, co powoduje też u nas uśmiech, jeżeli nam się uda wszystko załatwić i spiąć, że tak powiem, na ostatni przysłowiowy guzik. Wtedy jest obopólna taka, że
że tak powiem, radość z tego i satysfakcja, że mamy to zrobione i to jest pod tym względem bardzo fajne.